No. Cześć! Witajcie w Holmes Show. 430 zł z groszami było wydane. No. Jak się macie, kochani? Przygotowani? Każdy ma już zestaw obowiązkowy w postaci herbatki, kawki lub jakiegoś innego czegoś tam do picia dobrego. No i jakieś ciasteczka, może obiadzik akurat, właśnie pora obiadowa. A może kolacja? Właśnie. A może jakaś przekąska? No. Dzisiaj Artur pierwszy będzie. Myszka mi tak pozwoliła. O, tak jeszcze podniosę troszeczkę. O, tak. No. To myślę, że tak będzie ładnie. Także mamy dwie siatki, te nasze słynne z IKEA. Także Artur pierwszą siatkę, a ja drugą. Zauważyliście chyba, że zawsze wam mówię i referuję, że tak powiem, w sposób taki dyplomatyczny, co tam na drogach. No i na drogach to, to powiem wam bardzo brzydko, bo mieliśmy do czynienia z kierowcą, który jechał tam Volkswagenem, takim Golfem wzmocnionym, no i cały czas na zderzaku siedział, nie? Także żeby go przepuścić, bo on szybko jedzie, wiecie, i on musi, on wszyscy z drogi światłami miga i no takie powiem wam, no przykre i niefajne bardzo i gdybym tylko wiadomo, mógłby jakoś, ja mu wysiadł i mu tam wyperswadował to. Panie, na pierwszy ogień. Tak, na pierwszy produkt, na pierwszy ogień. Idą banany, kochani. O, tak pokażę wam. Banany, proszę. Przepraszam, że przybliżę, ale popatrzcie, to wygląda jak jakiś ten symbol promieniowania. Promieniowania. No i patrzcie tu. Woda. Woda zdrowia doda. Selenka wieniec zdrój. Kupując wodę Selenka, wspierasz Tomasza Goloba. Co to się tak rymuje wszystko? No tej Selenki jeszcze nie piłem, nie użyłem. Jak wypiję, przeżyję, to wam powiem. Gazowana. No. Gazowana, wysoko zmineralizowana, stara Polanka 2000. Naturalna woda mineralna. Tak się prezentuje przed wami. A dlaczego niektóre butelki są zielone, a niektóre białe? Czy to ma jakieś znaczenie? Nie wiem, może są. Nie wiem. Może ta woda, ona ma jakieś. A nie, ona jest biała. To jest przezroczysta przecież woda. To, no. No co ty? Chodzi o butelkę, że zielona. No może tak, no żeby do naklejki pasowała bardziej. Może taka szata graficzna. Coś o tym decyduje, a może, że bardziej wiecie, eko, a może jest to jakiś kolor związany z... Nie, chyba nie, bo zobacz. Z tym, żeby jak się jakieś zielona, bakterie... zielona naklejka, to zielona butelka, a jak niebieska naklejka, to niebieska butelka. Wiecie, teoria spiskową już miałem. Chyba chodzi o... Może... żeby szatę, żeby ładniej się... A może, no, może masz tą rację. Nie wiem, no... No, widzisz, jak ma zieloną coś tam, to ten... No. No nie wiem, no w Coca-Coli jak to jest? Patrzcie, czarna, czerwona. No ale się kontrastuje właśnie. No nie wiem, no dobra, nie będę tu, no, wiecie. Następne. Chodzi, bo prezydentem zostanę i... No prezydentem. Wniczankę przedstawiłeś? Wniczankę, tak. No prezydent, nie bądź za mądry, bo cię na prezydenta wezmą. Kochani, teraz powiem wam i poskarżę się. Słuchajcie. Nie było wód znowuż. No. Dla myszki nie było. Musiałam inny kupić. Pokażę się ładnie z wodą. Ładna. Słuchajcie, bo mam. Dziękuję. Ładna, smaczna woda. Zdrowia do. Słuchajcie, no bo nie ma mojej tej mineralnej. Takiej mineralnej, niegazowanej. Więc mam lekko gazowaną, wzięłam. Nie wiem dlaczego, jest tylko źródlana. A mi źródlana tak nie smakuje do końca. No i wzięłam tą lekko gazowaną i wzięłam jeszcze takie inne. Wzięłam całą zgrzewkę, więc do góry nie przynosiłam. Taka jakaś tam, nawet nie pamiętam nazwy, po prostu wzięłam. I jeszcze mamy taką Kingę pienińską. No. Z pienin. Tutaj jest jakiś symbol. Patrzcie. Gazowana. Co to jest? Symbol YouTube'a, tak? Patrzcie.
Pokaż. I Instagrama. No. No. To co? Dalej są. Proszę, piękne. Ja na nie kiedyś mówiłem piękne. Worki tak zwane frajerskie, nie? Myszka też. Widzicie, włączyła się. Integruje się. Jak już napoje, to napoje. A powiedz o promocji. Promocja to tam jest filmik nagrany. To wcześniej go chyba widzieliście już. Bo Myszka ten film z tymi promocjami tak zwanymi pokazała już wam. Także to już wiecie. To. Ale dla tych, którzy nie widzieli, to w opakowaniu zbiorczym była promocja i było wyższa. Drożej niż oddzielnie Coca-Cola. Może nie była promocja, nie wiem. A to są te worki. Było napisane, tak, promocja. No, worki najtańsze, ja na nim byłem frajerskie, bo najtańsze takie, no, 120 litrów, 3 ileś tam. Ale nic mi brakuje. 3 z groszami, 3 złote z groszami. A tutaj już, kochani, kto do nas przyjeżdża, to wie, że Myszka kawę przyrządza, jak jest. A jak nie, to goście sobie robią. Tak, bo to znaczy kawa jest, ale nie każdy z gości umie u nas ekspres obsługiwać. I jak na przykład goście wstają wcześniej niż ja, bo tylko ja umiem w tym domu ekspres obsłużyć, no niestety. No to sobie wypiją taką i tak właśnie pytałam, jaką kupić, no to taką. Taką albo Nescafe, ale kupiłam tą. No. A ja wam się tak, jeszcze, żeby była. Ja wam się jeszcze przyznam, że ja jeszcze nigdy w życiu nie obsługiwałem zmywarki. No. Właśnie. I jaka opinia teraz będzie o mnie? Ja. Słaba. Tam będzie krytyka. No słabo. Czy nie? Czy co niektóry pan też jeszcze nie obsługiwał zmywarki? No co, ja nie obsługiwałem. To naprawdę nie masz się czym chwalić. Dlaczego nie mam się czym chwalić? Ale to jest moja wina, bo to oznacza, że ja zawsze to robię, więc moja wina. Ja nie uważam tego za jakiś minus duży. I to są chusteczki, kochani. Natomiast tylko się przyznałem, no. No tak brawo, że się przyznałeś, no. Proszę bardzo. Lechtima ze śmietanką, ser topiony. Bardzo zdrowy. Wyśmienity. Chciałem coś przyrymować, ale. Za złote 99 był tylko. Tu jest camembert. Ala Oszą. O, wzięłam ci, dobrze? Dziękuję bardzo. Dobrze, że wzięłam? Tak, dziękuję. Bo taki ma napisik fajny. Bo nie wiedziałam, czy będziesz chciał, czy nie, ale wiem, że bardzo lubisz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tu jest pani Katarzyna Białowąc. Nie wiem, że to jest. Pani Ewa Wachowicz. Pani Ewo, do zobaczenia, kiedy tam się spotkamy, nie wiem. Myszka krzywo patrzy. To był pieprz. Do przepychania rur świder 30% gratis 7 zł. To tanio? No, na ten czas. Myślę, że jest no, cena. Chociaż powiem wam, no wybór nie był duży, nie? Nie był duży, bo kiedyś był większy wybór. Nie wiem, no tak wyszło, no cóż. Tutaj proszę o, tu są takie dinozaury. No takie nieźle. Takie żelki. No nieźle. Chodzi fajnie. Chodźcie takie. Takie. Takie fajne, mięciuśkie takie. Nie takie twarde. Rzeczy smak owocowy. A wiecie, że Myszka to chyba tam mówiła w trakcie. Bardzo ceny poszły w górę. No naprawdę, widać. Bardzo. Bardzo ceny poszły w górę. I ja wam powiem taki epizod. Jeszcze jak ja byłem mniejszy taki. Całkiem mały. No. To
patrzałem, ale już ceny poszły, bo ten podatek, on chyba jeszcze nie obowiązuje, ten podatek od cukru, nie? Tam w zależności od ile oni tam mają założenia oczywiście. No i nie będę dalej tego rozwijał, bo to nie ta kwestia, ale jak byłem mały, to patrzałem sobie zawsze przez szybę i wyobrażałem sobie, jak smakują jakieś takie cukierki, bo to tak patrzę sobie, jak do Pawełku na przykład chodziłem, nie? I tak sobie myślałem, i tam był na przykład Toblerone. I sobie myślałem, Boże. A kanoldy były? Co? Kanoldy. Kanoldy? Takie cukierki, kanoldy się nazywały. Nie. Może były. Takie mleczne. No, brązowe takie. Były milki. Nie było kanoldów? Nie pamiętam. No i różne tam takie, nie Budweiser, tylko są te czekolady, okienka. Newsweiser, najróżniejsze były takie, no najróżniejsze czekolady były. Wtedy był taki wybór, powiem, ale no nie, dziecko no skąd ma mieć pieniążki, nie? I też... I ja mamusi i tatusia. No i ja zadawałem mamie pytanie, mamo, dlaczego mnie chcesz kupić cukierków? A mama mówi, bo kartki trzeba mieć. No i później tak, no nie wiedziałem jak ci wytłumaczyć, co to są kartki. Że trzeba mieć kartki. Nie rozumiałeś, o co chodzi? Może ja też nie rozumiałem, no ale nie wiem, no może to jakiś taki problem w komunikacji był, a może nie. No, tak mama mówiła, że nie mogła mi wytłumaczyć, że wytłumacz dziecku, co to są kartki, nie? No tak. Że on widzi, on widzi cukierka, to musi mieć jakieś kartki. No, a on rękę wyciąga i tak sobie pomyślałem, no, że jak już teraz są te podwyżki, a jeszcze dojdzie ten podatek, to dzieci będą, co nie będzie stać, no co? Będą patrzeć i też, nie wiem, myśleć jak smakuje taki cukierek. No tak może być. Nie wiem, czy tak będzie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Pani, przechodzimy bardziej do optymistycznych jakichś takich. O, jest bardzo optymistyczny. Myszka to lubi. Nie, ale to specjalnie bierze, żebym na pokuszenie. Myszka mówi, dlaczego to znowu kupiłeś? A nie, powiem wam, muszę pochwalić. Muszę pochwalić myszkę. Myszka ćwiczy ładnie. Nie wiem jak to jeszcze się długo utrzyma i ile wytrwa w postanowieniu odchudzania się. No jak widzę takie coś, to ciężko. Ciężko! Bo ja tak to lubię. Jeszcze są takie inne też truskaweczki, też lubię. I to tak ładnie wygląda. A jak to się otworzy, jak to pachnie, ja wiem, że to jest niezdrowe i w ogóle. Ale wiecie co? Tylko takie rzeczy mnie kuszą, bo jak takie czekoladowe rzeczy i ten, to tak nie. Tylko takie. No a tutaj wzięliśmy na próbę. No. To nie wiem, co to jest. To jest... kołbie? To jest taki... taki to jest ryż. To jest ryż słuchany w karmelu. Ryż w karmelu. To jest chyba bodajże... O! Preparowany ryż zatopiony w karmelu, tak. Mm. To jest kraj pochodzenia... Ukraina. Mm. Na Ukrainie chyba to, nie wiem, jeśli orientujecie lepiej, przysmak, tak? No tak, no to... Przysmak, tak, na Ukrainie? Mm. Czy nie? Czy jeden z przysmaków? Ładny. No. Takie na spróbowanie. A weź tak otwórz ciekawości. Jak to smakuje? Bo to... A tu wziąłem, bo na dole trzeba przepchać, nie? Na dole w kotłowni, a tam jest dojście utrudnione. A to są granulki? Nie, to jest żel. Sidolux? Nie, kochanie, to jest do przepchania. Sidolux. Faktycznie, a ja z tej strony? Do złożenia ról, ale numer. No i tam, ja nie wiedziałam, że Sidolux jest... Ja też nie. Ale Sidolux się, wiesz, dużo rzeczy wprowadził Sidolux. Tak? Mhm. A ja na to patrzyłem. Twarde. No bo karmel. Taki baton, jak sezamek. Sezamek taki.
A dobre? Czy słabe? Dietetyczna taka, nie? Dobre to jest, słodkie. No, a tam jest utrudnione dojście tam na dole, więc się leje. No, kiedyś Sidolox. Ty faktycznie, ja to na to lak mam patrzę. Tu znowu. Może ty kupiłeś coś, co nie chciałeś kupić. To jest proszek. Proszek do czyszczenia i szorowania cytrynowy. Cyk, piękny proszek. Do sprzątania. Proszę. Herbatka miętowa. Miętowe. Lubimy herbatki miętowe, a to jest herbatka miętowa strong. Strong. Taka jest najpyszniejsza. Bardzo dobra. Chlebek przecięty. Jaki przecięty? Wow, ale ładny. Z makiem. Ślicznusi. No. Piękny chlebek. Tak jak ciężki. Tak jak Polki są najpiękniejszymi kobietami na świecie dla mnie. Pszenno żytni z makiem. No i to chyba zapuszczone. 800 gram, słuchajcie, no prawie kilo waży, jest bardzo ciężki. To chyba zaplusowałem to. Chyba zaplusowałeś, no. Niestety, tak uważam. Jak to niestety? No bo ktoś się może z mnie zgodzić. No, aha. Ja wyprzedziłem już tego kogoś, ktoś nie zgadza ze mną. Jeśli możecie, posłuchajcie sobie, jeśli macie dostęp gdzieś, nie wiem, może na chomiku, nie wiem, czy chomik jeszcze istnieje. Tam jest pamiętnik oficera Armii Czerwonej, co ten młodszy lejtnant poszedł do sklepu i kupił sobie chleba, bo u nich to wiecie, no z chlebem, myślę, że ten jakiś... Żarówka się przepaliła. Ale numer. To już druga. Trzeba będzie kupić. A my nie mamy zapasowej? Nie wiem. W trakcie nie będę. Także tak. Ale numer i to mają mieć te LED-owe takie, co trzymają przez... No, super. Ojej, ale tandeta. I on tam poszedł chleb kupić, no, w tym, ale ty. Normalnie mi się ten... show zepsuł. O. Takie doświetlenie. To mów, pomidorki. Ty się skupiasz na innych rzeczach, a w ogóle nie pokazujesz zakupów. Pomidorki, kochani. Myszka wzięła. Gada i gada, o tym co ma gadać, to nie gada. No, tu jest cebulka. Wiecie co? Nie było dużej cebulki, normalnie sama taka drobna. Cebulka, cebuleńka. Cebuluszka. I tutaj, zaraz wam pokażę. Myszka wzięła sobie Summersby, Blackberry. A może ty też wypijesz? Myszka sobie będzie piła albo sama, albo z mamusią, albo z siostrzyczką, albo z braciszkiem, albo sama. No. Sama, nikomu nie dam. Tak. Sama wypiję. Raz, dwa, trzy, wypite. Mam. No. Nie, bo mam dwa. Nie wiem gdzie drugie, ale mam dwa. No. Proszę, a tutaj mamy hibiskus, malina, żurawina. Auchan, tak się nazywa ta herbata. Nie rymuje się. Myszko! Raz, dwa, trzy! Ubiło! Gdzie? Przyspieszenie. Ser złocisty. Mleko dla nich. Dla wiadomo, nich. Dla synów. Powiedzmy. Proszę, Summersby. O, drugie. Bardzo smaczne, myszka lubi. Słodkie. Chusteczki. Uniwersalne. Drodzy panowie, drogie panowie. Tu była promocja. O matko, znowu? Co to jest?
Albo są te kwaśne. To są te najlepsze. Pokaż, to są te misiowe parki. Kwaśne i słodkie, to są te najlepsze. Jo. To są te najpyszniejsze, co ja lubię. Myszka, je Baziu bubli. A ty nie wiedziałeś, jak kupiłeś? No, chyba myszka na klatę trochę dzisiaj, albo te mięśnie urosną. Nie, no. Bo to żelatyna kości wzmocni. Jednego sobie zjem, ale nie więcej. A. Cytrynka. A wiecie, że jak byliśmy w Powsinie, to tam były drzewka, a na drzewkach, a Powsin to jest tam gdzieś chyba koło Warszawy, i tam były drzewka takie i rosły pomarańcze, rosły te cytrynki. Tylko jednego tego misia. Tutaj jest sos sojowy. Powiem wam, że już długo go nie piłem. Nie dodawałem go do potraw. Tak mi go brakowało, powiem wam, soli sypałem. No i tak, wiecie. A tylko jeden kupiłeś? Tylko jeden. No. To mogłeś dwa kupić. Nie, na razie nie, bo wiesz dlaczego nie? Bo jeszcze kupiłem sos ostrygowy. Oglądam sobie co jakiś czas tam na YouTubie jakieś filmiki takie z, nie wiem, w Chinach to kręcą, nie wiem, w Japonii, tam jedzą takie owoce morza, się zajadają tym i tak patrzę, że oni walą bardzo dużo tych takich, tych takich no z butelek sosów jakichś tam, nie wiem jakie to są sosy. Jeszcze nie miałeś takiego, nie? Nie. Zobaczymy. Miałeś jedyś to kiedyś? Próbowałeś to? Nie wiem. Dziwne. No zobaczymy. No będziemy o sos ostrygowy. Ciekawe, no. Zobaczymy co to. Co z tym smakuje? Ale z tym to się zawiodę, z tymi żarówkami lodowymi. A szukaliśmy wtedy takich najmocniejszych, ja wiedzę. Słabi tam. Cukier trzcinowy. Rudy na myszach. Rudy. Tutaj jest przyprawa do ryb. Następny serek złoty meko. Jeśli chodzi o, powiem wam, półki, no to było w miarę dzisiaj tak, ale no nie wiem, jakoś tak coś mi tam brakowało. Ja co mu nie, ale nie dostałem. Można powiedzieć, że było źle. No myszka nie było pustki tak jak ostatnio. No, tutaj są pieczarki. Po ile są pieczarki, kochani? 7,90. Dobra cena? Za kilogram. Pieczarki luz. Dobra? No nie wiem. Nawet nie wiem, czy to jest. Jeśli się orientujecie, dajcie znaka. O, tu sobie odłożę. Pieczareczki. Ale o, co mogę powiedzieć? Od jakiegoś czasu próbuję łososia kupić i co przyjdę tam na ten dział, to wykupione mają. W tamtym razie, co byliśmy, wykupione wszystko było. Teraz też przyszedłem. Wędzone? No, ten na zimno, tak. I też wykupione, nie wiem. Wybór praktycznie, no nie wiem. Lubią łososia. No nie wiem, może i lubią. Następny chlebek, taki poprzekrajany. Nie? Fajnie, tak? To dla ciebie się. Taki ciężki. To takie są. No, to. Ciężkie te chyba. Tu mamy ziemniaczki. Ziemniaczki, kochani, dla was, dla waszej informacji. Złoty 99 kg.
Także zbliżamy się już, kochani, do końca, powolutku. Do końca jednej siatki. Do końca jednej siatki, do końca pierwszej części. Herbatka brzoskwiniowa, pijemy ją bardzo dużo. Myszka lubi, ja lubię. Ja biorę dwie saszetki, czasami nawet trzy. Myszka jedną. O, tam u was wylądowała pod stołem. Jak się schylicie, to tam podamy myszce. Czosnek, wiadomo. Zdrowy. Tak, bo nie mam już. Twardy czosnek. No i na sam koniec. Ale to już dla nich. To już dla nich. Ptasie mleczko, wydlowskie. Czekoladowe. No. Także tak to się przedstawia. Tyle co miałem do powiedzenia, więcej już nic nie mam. Na swoje usprawiedliwienie. Zaraz będę ja. Tak, myszka wam zaraz pokaże. No, a ja ze swojej strony kłaniam się wam pięknie. Tu nic nie pachnie, zapakowane. Kłaniam się wam jeszcze raz pięknie, pozdrawiam i zapraszam na drugą część. Cześć! I jako fizyczny przechodzę. To co, ja wam pokażę od razu, bo wiecie, jestem przy aparacie i chwyciłem, a jajeczka. Mamy aż tyle, to jest 60 sztuk, dlatego że nie mamy ani jednego, a ostatnio no sporo jajek jemy. Tak, jajecznicze są dobre, fajne. Omlety robię, słuchajcie, czasami ugotuję dużo do pasty, robię pastę jajeczną, pastę z makreli. No i sporo tych jajek zużywamy, więc nie ma sensu biegać co chwilę do sklepu. Po prostu kupiłam. Gdzie idziesz z tymi jajkami? Tu na lodówki, tak? Dobra, to myszka już zrobi porządek. Ty to postaw, ja to później zrobię, bo się skończy tak, że wszystko będzie na podłodze. Dobrze, to zrobię. No. Bo znowu pigosna robię. Także jajka, płyn do mycia szyb, bo się skończył mi. Dobra cena była. A on jest sprawdzony, jest fajnym płynem. Niecałe 5 zł kosztował za litr. A co to na spirytusie? No, każdy płyn jest chyba na spirytusie. Tak? No i oczywiście musi wystąpić zsiadłe mleko. Jak zakupy poszą, no to zsiadłe mleko musi być. Prawda? Płyn. Bo wiecie, jak w dawnych czasach było, nie? Płyn do mycia poproszę. Szyb. Wodę koleńską kiedyś. Tutaj mamy łopatkę wieprzową bez kości. Łopatka wieprzowa bez kości do lodóweczki. Będzie obiadek. Będzie jedzone. Kurczak, tuszka, słuchajcie, całego kurczaka kupiliśmy. Będzie do porcjowania. Nie wkładaj go do lodówki, będziesz zaraz porcjował. Tutaj mamy uda z kurczaka. Całą tackę też. Nie wkładaj, bo będę do zamrażalnika porcjować. I tutaj mamy porcję z kurczaka. To są pałeczki. Jak tam, zdrowie? Dobrze? Pałki z kurczaka. Też cała tacka będzie porcjowana i do zamrażalnika. Morliny, szynka polska. Taki kawał szynki kupiłam. Tak. To ja się mięsem dzisiaj zajmowałam. Szyneczka, jak się patrzy. Ja się dzisiaj mięsem zajmowałam i kupiłam kości. Szyneczka polska. Wołowe, słuchajcie, tym razem kupiłam kości do zupy. Bardzo lubię do zupy kości. Mhm. Jak jest na przykład krupnik. Bardzo dobre te kości. Jak jest krupnik, to lubię też kości wędzone dodać, zwykłe, ale w ogóle uwielbiam zupę na kościach, także bardzo często kupuję kości. Zupę na kościach. Mam wątróbkę z kurczaka, to dla kotków. No, jedzą się chłopaki. Bardzo lubią wątróbkę, naprawdę. Jeszcze jedno opakowanie. Tutaj mam taki blue ser, taki, o, zobaczcie. Tak on wygląda. Taki. No. To taki dla Artura, ja tam nie lubię takich. No.
spocie. No. Taką budowę ma. Obudowę. Dwa razy taki twaróg, półtłusty. I to, kochani, to jest twarożek półtłusty z Opola Lubelskiego. Haha. Lubelskiego. Popatrzcie. To co to znaczy, że dobrze? Nowa miejscowość zagościła. No nie mieliśmy jeszcze tego. No twaru. Ja czytam zawsze, pamiętacie? Zawsze czytam wam, z jakiej miejscowości są. A tu jest Opola Lubelskiego. Pierwszy raz w życiu. Z daleka do nas przyjechało. No, chyba daleko, jeszcze nie wiem, na mapie nie patrzałem. Było takie opakowanie mortadeli z papryką. To wzięłam sobie parę plasterków. Tutaj jest nie wiem ile. 3, 4, 5 plasterków to sobie na kanapkę, nie wiem, na kolację czy tam na śniadanie. Bardzo się cieszę, że taki twarożek. A skąd ten Pekpol? Patrzcie. A to nie jest twarożek, to jest mortadela. Tak, mortadela, ale też taka firma nieznana. Nie znałem tej firmy nigdy w życiu. No. Nie słyszałem Pekpol. To Polska, widać. Czy co? Tutaj mamy dość często te deserki. Artur sobie bierze stracciatella. Znacie je, bo już nieraz widzieliście. Artur tam lubi takie, wiecie, dziwne rzeczy. A ja wzięłam łososiową metkę z szynki. Takie niby bez GMO, że niby super i takie ma opakowanie, to też sobie będę miała, nie wiem, rano na jakąś kanapkę, czy coś. Bez GMO? No, że niby bez GMO, nie wiem. Aha. Ja tam nie patrzę w ogóle. A dlaczego, co z tym GMO oni mają? Nie no, jeszcze jedne Haribo? Co nie mają z tym GMO? Po prostu nie mogą, mogą po prostu jako standard przyjąć, że nie ma GMO. Musi to być jako atut. Niech to będzie o na przykład 120% mięsa ale na... Ale oni to specjalnie przecież 120% wziąłem. Mięsa na 100 gram, o. 120 gram mięsa na 100, że to z tego wyszło, nie? Ale nie, że tak, no nie wiem. Zobaczcie, jakie śliczne. Takich jeszcze nie mieliśmy, co? Mm. Nie, nie? Nie. Nie mieliśmy, nie? Jeszcze tu powinien dopisać, nie leżało koło śmietnika. Mięso świeże w miarę. No to... O, już się nie denerwuj. Bo złość urodzie szkodzi. Jeszcze raz, taki deserek. Jeszcze jeden serek Lazur. No, tych serków trochę masz. A ja wzięłam ser żółty. Gouda. Taki klocuszek. Mozzarella jedną wzięłam, bo jeszcze jedną mam. Tak. Nic na zapas nie kupuję. Taka mortadela. Też wzięłam jedną. Ostatnio też mieliśmy. Żeby na kanapki było, wiecie. Mortadelka. Mortadelka. Dwa razy rolada z kurcząt. Ja bardzo lubię tą roladę. O, tutaj ten się... Ułamało. Ułamało. Myszka, powiem wam, po drodze sobie tam roztworzyła jedno takie. No, ale jedną plasterek zjadłam. Ale nie z tych, tylko jeszcze jedno opakowanie było. No, lubi. Lubię. A rączki? A rączki? A koronawirus? Nawet nie dotknęłam. Nie. I tutaj mam takie coś, jak mus z wątróbki. Tutaj nic nie widać, a tutaj widać, widzicie, to jest taki mus na chlebek po prostu, no. Nigdy jeszcze nie miałam. Zobaczymy. Chodźcie, jaka galaretka. Widzicie? Mus. Tutaj też wzięłam taką rzecz jeszcze, której nie mieliśmy. Pasta z pestkami słonecznika z ogórkiem i koperkiem. No, jestem tego ciekawa. Tak to wygląda w takim pojemniczku. Też na kanapkę po prostu. Myszka będzie jadła. Myszka lubi takie wynalazki. Myszka lubi. No. Chciałam wam coś pokazać. Ale chyba tego nie ma. Gdzie jest ten agres w czekoladzie? Na stole chyba masz. Chyba nie. Gumy Orbit. Idę poszukać. Według mnie myszka ma na stole. Nie, mam tutaj. Sory.
Czekajcie, bo już otworzyłam. Byłam tak ciekawa tego smaku, że posmakowałam. Agrest w czekoladzie. Wiecie, jakie to jest dobre? Jeśli ktoś lubi słodko-kwaśny smak, to to jest bomba. Arturowi nie przypadło do gustu, bo jest kwaśne. Pomimo tego, że jest w czekoladzie i to też jest słodkie. Ale to jest naprawdę taki dziwny smak. W środku kwaśne, jak przegryziecie, a na zewnątrz jest słodkie. Fajne to jest. Takie kuleczki. Macie możliwość gdzieś zerwać sobie agrestu? I sobie polać w czekoladzie. No i do tego, kostka czekolady. Dla Artura chyba. Jego Bella. Jogurcik. Chyba do makaroniku. Kochani, ponad 3 zł, nie wiem. Jak wy tam się... No to tak normalnie. Orientujecie, dobra cena, czy nie? No, pytanie, czy to 3 czy 4 prawie. Słuchajcie, wzięliśmy takie surówki. To znaczy ja wzięłam, bo stwierdziłam, my naprawdę lubimy surówki. I są dwie surówki takie, ale z działu garmażeryjnego. Z koperkiem taka. Dwa opakowania takie mamy. No ale popatrzcie ile woreczków. No bo to i tak przeciekło, zobaczcie, i tak przeciekło. No, ale widzicie, tutaj popatrzcie. O cholera. No. Kisiel jednak. Nie da rady, nawet gdyby nie wiem co ja wziąć. Ja mówiłem tej pani, że się kisiel zawsze tak, że z kiślem dojeżdżam na chatę. No. No ale to nic, ja to przełożę po prostu do... Kisiel się zrobi. Do miseczki przełożę i będzie dobrze. Twaróg solankowy wędzony. Widziałeś, że wzięła? No widziałem, widziałem. No. Cieszę się bardzo. Spróbujcie sobie, kto jeszcze nie jadł, zapraszam na przepis. Myszka tam mówi, jak to przyrządzić. A też ja nadmieniam, w którymś z holów. Artur sobie wziął szczoteczkę extra soft. Zobaczymy, czy ona będzie extra soft. Bo powiem wam, nożyczki. Bo powiem wam, ostatnio wziąłem szczoteczkę. Wziął soft, ale jest tak twarda, Artur ma strasznie wrażliwe dziąsło, nożyczki. A tu? Gdzieś? Dobra, dam ci nożyk. Może zaraz zobaczymy. Ja już nie potrzebuję. Zobacz sobie. O, tu ma jeszcze to. To ja sobie takie coś wezmę, ja nie mam tego czegoś. No ale po co? No będę gdzieś jechał, ja wiem. No, będę gdzieś jechał. A jak będę? No raz w życiu mogę. Ale zobaczcie, jaka malutka. Hihi, jak dla dziecka. No zobacz, czy dobra będzie. Ja się sprawdzę, tak? Na tym? No chyba nie. Nie, no przecież... Myślę, że będzie ok. Tak? No, okay? No, ale załóż mi to, ja tam takie coś. No dobrze, to ci się będzie chciało ściągać? Moje. Masz nożyczki. No, teraz się znalazłem. Dobrze. Serek łowicki, homogenizowany, naturalny. Mieliśmy go już. Często na kanapki sobie, na przykład lubię taki serek naturalny i na to pomidor. Bardzo lubię i czasami jeszcze cebulkę. Lubię tak. Słuchajcie, ostatnio tak mi zasmakował ten hummus. Arturowi nie. Popatrzcie, mam. Mam. Mogę jechać w podróż. No. Arturowi nie zasmakowało, ale mi to tak zasmakowało, że zjadłam na jednym posiedzeniu, słuchajcie, na kolację. Były też inne hummusy. No wiadomo, tak z takimi różnymi tutaj dodatkami. Ale ten mi tak ostatnio zasmakował, że wzięłam 3 sztuki. To jest hummus z pieczonymi żytnimi krążkami chlebowymi. Pyszne to jest. Naprawdę pyszne. Myszka będzie jadła. Myszka będzie jadła. Bardzo mi to zasmakowało. Takie wiecie, chrupiące jest to pieczywo. Normalnie bomba. A szczurki? Aż ślinotok. A szczurki też będą się siedzieć, czy nie? Wzięłam kilogram piersi z kurczaka, bo po 11 zł było, tam 10,99, bardzo dobra cena, więc wzięłam kilo. Myszko, gdzie to należy? Do lodówki. Pomimo tego, że no jeszcze mam pierś z kurczaka, ale kilo tylko wzięłam, to wiecie, zawsze gdzieś tam do zamrażalnika się zmieści. Okej, okay. Już kończymy. Morliny, kiełbasa głogowska z szynki. Nie wiem, czy już mieliśmy kiedyś. Taka kiełbaska. A ja czytam z tyłu. Głogowska z szynki taka, morlina. No. Proszę. No i teraz był dylemat, słuchajcie. Makarony. Makarony. Makarony.
Wzięłam ten, bo ostatnio zjedliśmy cały z pesto, więc ten wzięłam, bardzo pyszny, polecam Wam, jeśli jecie takie makarony, to ten jest naprawdę pyszny. Także wzięłam taki jeden i chciałam ten, bo w ogóle to potem poszłam i była ostatnia paczka, ostatnia, my najbardziej lubimy ten z pesto jeść, to jest wstęga z siemieniem lnianym. Ostatnia, jedna, jedyna paczka była, no to wzięłam czym prędzej. No a popatrzcie, to jest as babuni. To jest to, co ten pięściarz wychodził, wach? Babuni? A nie, on też coś miał, babunia. No i przez to, że była ostatnia paczka, to jeszcze wzięłam, nie wiem, takie jeszcze wstęgi, nigdy nie miałam. Wzięłam tak, żeby był ale, w razie czego. Ale wstęga, wstęga to... No i Artur był na dziale ryb i kupił dwa pstrągi, pstrąg tęczowy, filet, jeden, drugi, będzie rybka pieczona, dlatego mam też przyprawę do ryby. Fajnie, bardzo lubimy. Popatrzcie, słuchajcie, jaka ładna rybka z samą surówką albo z ziemniaczkami i obiadek gotowy. Piękna rybka. One takie są większe. Nie szeleść tym. One są takie większe, powiem Wam, i mniej ości. Mniej ości. Bardzo pyszne. Uwielbiamy pieczone takie, wiecie, tylko po prostu czosnek, przyprawa do ryb, albo wiecie, po prostu sól, pieprz cytrynowy i do piekarnika. Bomba. I na koniec ostatnia rzecz. Wiadomo. No też wiadomo. Może. Także tak. Słuchajcie, jeszcze mamy zgrzewkę wody mineralnej niegazowanej na dole w garażu oraz dwa żwirki dla kotów. I tyle, takie zakupy. 430 parę złotych gdzieś tam było. Także dziękujemy. Mam nadzieję, że haul Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Ostatnio staramy się, no powiem Wam, pomimo tego, że dość długo spędzamy czas w sklepie, to jednak patrzeć na te produkty i gdzieś tam staram też się, wiecie, nie kupować jakoś dużo, dużo rzeczy, żeby... Ale co, jakościowo, jakościowo bardziej staram się. No tak, staram się, czy nie? Wiecie, tak. Czy masz swój problem? Patrzę takie rzeczy, żeby nie było tak, że wiecie, nakupuję kiełbasy, mięsa, żeby to wszystko zjeść, tylko robię też takie, o, dla siebie, nie? No wiadomo, że ty się słodyczy nie pozbędziesz, no musi je kupić i koniec. Wiadomo, że są nie też to rzeczy, nie to, że musi, ale myszka ma taki program, to jak chyba Ferdek. W totolotka. Mówi, nie sprawdził się znowu. Znowu już następny. Nie, mamy ja, takie... Mam trzy programa. Mamy takie działy, że Artur idzie na jakieś tam swoje działy, ja idę tam na swoje i wiecie. No i no. Po prostu ja mu się w jakieś w jego takie rzeczy tam nie wcinam. No ja bym na przykład, wiecie, wielu rzeczy nie kupiła, jakby nie Artur. Nie kupiłabym tych słodyczy, nie kupiłabym tych żelków, tego ptasiego mleczka i takich rzeczy. No Artur by wielu rzeczy nie pokupował, takich, które ja kupiłam i wtedy by nie było co jeść. Także my się tak uzupełniamy w tym sklepie. No, ciekawe jakby taki zrobić taki challenge, takie wysłanie. Myszka sama na zakupy. O, jedzie, ciężko co, by było. Co kupuje, albo ja sam. Ja już byłem raz. Byłeś sam. No, jak byłam chora. I jakby to oceniacie, jakby się znajdujecie w tym? Ciężko by było, bo ja... Znaczy, ja bym zrobiła dobre zakupy, ale aha, ty beze mnie... Nie, ty beze mnie, jakbym ci nie powiedziała... Ja bym się zarobił. Ale powiedz, jakbym ci nie powiedziała, co jest potrzebne, to byś wiedział? Byś kupił takie rzeczy najbardziej, co... Ja wam powiem. Jajka by kupił, mięso i słodkie. Ja wam powiem, co, jak myszki nie znałem jeszcze, to... miałem zamrażarę, to w zamrażarce były tylko ser. Mięcho. Szynki jakieś takie, ogonówki, tudzież takie, ale wszystko w bryła, nie? No. Wszystko pomrożone. Na tony. Pomrożone i do tego Coca-Cola. No i takie były zakupy. I tak ja bym robiła. Gdyby Artur miał robić zawsze zakupy i bym mu nie powiedziała co, to właśnie bym tak jadła. Chleb, szynka, ser, do mikrofali. No, ciach, to sprawa załatwiona. Jakiś ketchup. Szklana coli i heja. No. I po robocie. No dobra. Zestaw prosty. Dobra, kochani, uciekamy. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie, jeśli jesteście tutaj nowi i nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to subskrybujcie. Zapraszamy na poprzednie hole, na vlogi.
i naciskajcie dzwoneczek z subskrypcją, żebyście byli na bieżąco. Trzymajcie się, do następnego, pa pa! Kłaniam się, pa pa! Mi nie ma jak myszko dać, no co ty? Nam! No, myszce dajcie! Nam. Ja tu jestem na wyposażeniu, pamiętajcie! Nam. Wyposażenie się odzywało.